a w ten czas był ojcem wikariuszem prowincji ojciec Marek Hałambiec. Spotkali się w Rzymie i omówiono już pewne szczegóły przejęcia tej misji, czy przyjęcia raczej, bo tam miło trzeba to przejmować, przyjęcia. W związku z tym pojawił się problem, że trzeba teraz znaleźć misjonarzy. A ponieważ, jak wspomniałem, w grubym zeszycie i poprzedniego prowincjała też wielu było chętnych, więc nie było wielkim problemem pokazać ten, zapytać, chcesz jechać, jest okazja. W związku z tym w ten czas jawi się dwóch misjonarzy, a więc Zbigniew Szczałkowski i ojciec Jarosław Wieszoczański, którzy prosili oczywiście, te podania były już w ich teczkach, i zdecydowano, że oni pojadą jako pierwsi dwóch, natomiast trzeci, jeszcze w tym czasie nieznany, okazał się później ojciec Michał Tomaszek. I Rada Prowincjalna na sesji 30 czerwca 1988 roku powzięła uchwałę o utworzeniu ostatecznie misji w Peru, ściślej w diecezji Chimbote, miejscowości Pariacoto. To oczywiście pomijam tu wszystkie formalności, to musiał być generał zatwierdzić definitywnie i tak dalej, to są może nudne rzeczy do opowiadania, aczkolwiek bardzo ważne, bo bez tych prawnych rzeczy nie byłoby misji, bo jak powiedziałem, posłuszeństwa, więc tam nie mogło być żadnej spontaniczności. To wszystko było załatwione tak, jak należy. Teraz co się dzieje? Misjonarze wyjeżdżają ci dwaj do Peru. Wyjazd nastąpił 30 listopada 1988 roku drogą lotniczą Aeroflotem z Warszawy do Moskwy via Kuba, więc sam później leciałem tym, to jest 20-30 godzin lotu z Warszawy do Moskwy, z Moskwy do Irlandii, z Irlandii do Kanady, z Kanady na Kubę, a z Kuby do Peru. A więc ogromne, prawie no 30, może nawet parę tysięcy. To byli oczywiście rosyjscy, no, sowieccy rybacy, którzy pracowali w Limie, więc jak się jedzie z rybakami w samolocie, byłoby dużo, dużo do powiedzenia. Ale to temat może raczej kawowy bardziej. Więc proszę Państwa, i teraz wylatują ci misjonarze, dolatują szczęśliwie tam i rozpoczynają naukę języka hiszpańskiego, ponieważ ani jeden, ani drugi nie byli na tyle przygotowani. Mieli dobrą wolę, mieli dużo serca i tak dalej, ale oczywiście no, język trzeba poznać, bez języka wiadomo co to znaczy. No, język, wiadomo, jeśli ludzie się szanują, to się dogadają zawsze, ale język jest potrzebny, wiadomo. A ponieważ no, obowiązywał język hiszpański, więc podjęli już za pomocą, czy przy pomocy biskupa Barena, który załatwił im pewne miejsca, jednemu w Chimbote, drugiemu w Moro, ojciec Jarosław był w Chimbote, a więc tam już poznał diecezję, ojciec Zbigniew w takiej miejscowości niedaleko Moro i tam przez 8 miesięcy pracowali w tych miejscach i uczyli się języka. I czasami takie zdjęcie było pokazywane tu i ówdzie, tego akurat nie ma, gdzie właśnie to zdjęcie osobiście robiłem, właśnie jak byliśmy u ojca Zbigniewa w Moro, tam siedzą przy samochodzie takim dużym, tacy radośni. Więc w każdym razie te 8 miesięcy dało im oczywiście namiastkę, bo no, trudno się nauczyć języka dobrze za 8 miesięcy. Ale ponieważ młode umysły, dużo dobrej woli, wiadomo, że później życie będzie nanosiło tą naukę języka i tak też było, zostali później oczywiście z tych miejsc prowadzeni i przejęta została ta konkretna misja, czyli to miejsce Pariacoto. Co to było za miejsce? Otóż proszę Państwa, znów tutaj jest długa historia tego miejsca, ponieważ w 1970 roku było trzęsienie ziemi w Peru, zresztą nic nowego, w Peru są częste trzęsienia ziemi. Było to jedno z poważniejszych trzęsień ziemi, które w tym rejonie departamentu Anka spowodowało ogromne straty. Mianowicie niedaleko, jest taka miejscowość Yungay, została zasypana w całości, miasto kilkunastotysięczne, z którego pochodził notabene, według przynajmniej jego relacji, no, ksiądz biskup Bambaren. Więc całe miasto zostało zasypane, więc miliony ton błota i lodu spłynęło na, po prostu spłynęło. Tak zwane łajko, można to powiedzieć. Błoto wraz z lodami, no i przykryło miasto. Nie ma, tak jak Pompeje, nie ma miasta. A inne uszkodziło. Pariacoto, konkretnie połowę Pariacota, zwane to Pueblo Viejo, czyli stare Pariacoto, zostało zniszczone, czyli pół miasta zniknęło, nie ma go.
Resztę, ogromne straty, tragedia. I wówczas episkopat peruwiański prosił zakony, żeby udały się w ten rejon, i męskie, i żeńskie, żeby jak najwięcej tym ludziom pomóc. I konkretnie do Pariacoto przyjechały takie siostry, siostry esklawas, które zajęły się po prostu normalną, prostą pracą pomocy ludziom. Warunki miały trudne, ciężkie do życia. Natomiast w swoim programie, jak gdyby, postanowiły wybudować nowy kościół. Bo ten kościół, który był jeszcze pohiszpański, został zniszczony przez to trzęsienie ziemi. W związku z tym w innym rejonie niżej, jak się później okaże, misjonarze zostali zamordowani na tym Pueblo Viejo, czyli tak właśnie, to był pewien symbol też, czy tym kościele starym. A więc ten nowy kościółek, czyli no, nazwijmy to takie centrum duszpasterskie, kościół bardzo prosty, na sposób naszych, powiedzmy, stodół, a więc cztery ściany i dach, bez żadnego tam stropu, ale prosta budowla i małe takie centrum, no, budynek w formie litery L wybudowany. I tam się wiele nie działo, nic, dlatego że siostry, jak zresztą później wspomniały, modliły się bez przerwy o to, żeby tam przyszli franciszkanie. Może nie wiedziały jacy, bo tych franciszkanów jest przynajmniej cztery grupy, a to jest jeszcze inny temat. Wszyscy mają jedno źródło, jednego Franciszka i tak dalej, ale później na sposób tego, że jedni chcieli być trochę lepsi, doskonalsi, no powstawały nowe formacje. Dzisiaj nie wiem, czy czym się różnimy, czy nie, może tylko w projekt habitu. W każdym razie takie coś było i jest trochę zamieszania z tym nazwami franciszkanów, no ale to inny temat. I przyszli ci franciszkanie, jak się okazało później. I my tam zostajemy właśnie co? Zostaje ten kościół i ten, nazwijmy ten ośrodek, ale raczej zaniedbany bardzo, bo tam się nic wielkiego nie działo. Nie miał kto. Dojeżdżał z Cimbotę albo, no raczej z Cimbotę czy z Kazma. Czasami kapłan raz na miesiąc, raz na 3 miesiące tam, no to zależności od sytuacji. I w ten czas zapanowała jakby nowa nadzieja w Pariacoto, że coś się zacznie dziać. I właśnie po przyjęciu tegoż obiektu zaczęło się co? Normalne przystosowanie, żeby z tego domu, tak zwanego ośrodka katechetycznego, żeby zrobić najpierw dom mieszkalny, czyli klasztor. No podstawowe warunki, a więc, ponieważ okna były budowane w taki sposób, że tam szany krzyw nie było, bo tam nie było potrzeba, no to trzeba było jakieś okna zrobić. Trzeba było no po prostu dostosować do najprostszego życia i to musieli oczywiście sobie zrobić sami. Nie mając nawet czasami podstawowych narzędzi do tego. Więc tu znów ogromna robota, żeby mieć miejsce zamieszkania. Wprawdzie Pariacoto leży na 1200 metrach, nie jest to wysoko, ale bywają ciepłe dni, bywają chłodne noce, więc potrzeba normalnego ludzkiego mieszkania. I powoli oczywiście przy pomocy biskupa Cimbotę, jak i przy pomocy prowincji, może niezbyt wielkiej pomocy materialnej, oni sobie tam radzili z tym. To jest jedna sprawa, przystosowanie miejsca do mieszkania. Później są sprawy formalne, założenie, znowu erekcja klasztoru i tak dalej, to znowu sprawy są formalne, które tutaj Państwa może nie dotyczą bardzo. I co się dalej dzieje? Teraz to, na razie oni są w tym miejscu, już wieść idzie szybko. Proszę Państwa, wieść w Andach jest tak mniej więcej szybka jak plotka, a plotka jest najszybszą informacją na świecie, nawet szybszą od internetu. I to jest, i tego nikt nie wymyśli lepszego na świecie. W związku z tym ta część Andów, tak zwana parafia czy misja licząca około 1000 km², a więc dosyć duża parafia, natychmiast wiedzą, są jacyś tam, bo tam na wielu to tam franciszkani, czy nie, jacy zakonnicy są, no księża, no zakonnicy, księża to tam mniej więcej, nie wszyscy rozróżniali, o co tu chodzi. I powoli zaczyna się to, co się nazywa jakimś zbliżaniem, no tych nowych, jak to niektórzy mówią, gringos, bo to każdy biały, to najczęściej w Ameryce Południowej. Amerykanie, proszę Państwa, są strasznie nielubiani tylko dlatego, może nie tylko dlatego, nielubiani są. I dlatego to nie było takie proste, bo nie każdy tam Peruwianczyk rozumiał, kto skąd jest Ameryka, czy tam Polska, to nie jest tak, że wszyscy wiedzą, gdzie Polska leży też, żebyśmy pamiętali. Jak czasami mamy takie ambicje, kim jesteśmy, to czasami wystarczy wyjechać parę krajów od nas i nie wiedzą, gdzie Polska leży. No. To jest inna sprawa.
Więc ci też nie wiedzieli. Nas bardzo często mylili tak, a to jak gdzieś tam słyszeli, a to Rosjanie, sobie Rosjanie. Nie, nie, panie, nie Rosjanie, Polak. A no tak, a to gdzieś tam w Rosji jest, to tam gdzieś. To istotne było. Dla nich tam Rosja, Polska, to tak jak my też mówimy czasami, no Ameryka Północna, no to mówimy może o Kanadzie, może o Stanach. Więc trudno było wymagać. W każdym bądź razie ci ludzie bardzo szybko chwycili, albo inaczej, misjonarze dali się poznać w taki sposób, że zostali zaakceptowani. Co dla ludzi gór jest bardzo ważną sprawą, bo ludzie gór nie są tak bardzo otwarci. Oni muszą mieć pewne doświadczenie, pewien czas. I to się im udało. Dlaczego? Między innymi myślę, że bardzo szybko włączyli się jak gdyby w ten proces życia. A więc życie mniej więcej takie same jak, a więc niewielka plebania, niewielki klasztor, niebogaty klasztor, niebogata plebania, niebogaty kościół. Tak mniej więcej jak wszyscy mają. Ci mieli lepianki z adobe, czyli z cegły suszonej na słońcu, to ci też mieli taką. Ci mieli tam piecyk taki w środku, w pomieszczeniu paliło się ognisko, to ci też mieli taki piecyk. I w związku z tym ta różnica była, jeżeli była, bo ona była na pewno mała, to była bardzo nieduża. W związku z tym, to są tacy jacy jak my prawie, nie oni. No, ale pytanie, po co im tu przyszli? No przecież generalnie to się tak niby myślało, że jeżeli przyszli, no to muszą być tacy, no bardziej, nazwijmy to w cudzysłowie oczywiście, cywilizowani bardziej, to, tamto, owo. Oczywiście, że później, no wiadomo, musieli mieć samochód, co nie każdy Peruwianie ma samochód, to jest inna sprawa. To była sprawa już konieczności życiowej, bo tam no, nie, bez samochodu niemożliwe było życie i działanie. W związku z tym, jak powiedziałem, ta misja, czy misjonarze się bardzo szybko jak gdyby włączyli w sposób życia tych mieszkańców. Teraz dalej tak, jest około no kilkadziesiąt w każdym razie, oni jeszcze nie wiedzą, ile jest miejsc czy miejscowości, do których trzeba dotrzeć z misją. A więc zaczynają proste misjonarzowanie poprzez odwiedzanie tych miejscowości, a więc fiesty, uroczystości, patrona miejscowości, patrona kościoła, czy jakieś inne uroczystości i wybierają się tam z tak zwanymi katechistami, żeby te wioski odwiedzać, no i zacząć no, ich nauczać. Oczywiście nie wszyscy na tych wioskach znali język hiszpański. W związku z tym trzeba by się posługiwać lokalnym językiem, co na dalszy problem, trzeba się go nauczyć, no i tak dalej. To są następne trudności. Suma summarum, bardzo szybko chwycili, powiedzmy w ten sposób, że to było zastanawiające. Sam biskup mówił, że on się bał trochę tego, bo przecież no, sam Peruwianczyk wiedział, że mówił, że to była fenomenalna sprawa, że no, ci prości ludzie z gór, którzy schodzili raz na jakiś tam czas z tych gór, że oni że chwycili język po prostu. I to myślę, że to była jedna z przesłanek na świętość. Co chciałem powiedzieć, że no, święty, to jest normalny człowiek, a normalny człowiek jest taki, z którym można normalnie rozmawiać. Jak ktoś nie potrafi normalnie rozmawiać i się mówi, że jest święty, to nie wiem, czy jest święty, bo właśnie to, co Jan Paweł pokazał, świętość to jest normalność, to jest prostota, to jest to, co jest, no, nic poza tym. Natomiast jeżeli się robi taką nadbudowę, to jest balast, to nie jest świętość. Bo nie wystarczy chodzić złożonymi rękami z skrzywioną głową, bo to jeszcze nie świętość, trzeba po prostu żyć. Żyć sobą, żyć swoimi problemami, ale te problemy muszą być rozwiązywane w kontekście. I misjonarz, który by pojechał i zaczął szukać siebie tam, on nie ma racji bytu. I ci Peruwiańczycy, powiedzmy, no te ci campesinos, jak nazywali tam, zrozumieli bardzo szybko, że oni nie przyjechali, nim żadnego interesu nie mają. Oni przyjechali do nich. I to myślę, jestem przekonany, że to właśnie spowodowało, że oni chwycili bardzo szybko to, co istotne, kontakt z ludźmi. Czego właśnie się obawiał sam biskup Bambaryn, bo w rozmowie z nim mówił, no bałem się, czy to chwyci, bo to są różni ludzie, no. I naprawdę to jesteśmy bardzo różni. A więc to może ten kontekst, bardzo, bardzo, bardzo wąski, bo no niestety nawet i godzina przeleci i nie wszystko się powie.
Więc proszę Państwa, i wcale nie chcę wszystko powiedzieć, bo jakbym wszystko powiedział, to by był chyba głód jakiś. To znaczy, że niewiele do powiedzenia by było. Natomiast co tu jeszcze chciałbym powiedzieć ważnego? To jest jedna sprawa. Praca, a więc duszpasterska i socjalna. Problem wody chociażby. No. Tam założyli, pomogli założyć wodociąg, tak, żeby mogli ludzie tą wodę sobie pobierać. No wieść uboga. 2 godziny jazdy od Kazma z tej drogi Panamerykana, która prowadzi z Limy aż tam na północ. Kawałek asfaltu, resztę droga polna, nazwijmy to polna, kurzyło się, a nie szczęścia się samochodem, to kurz dymu z tyłu bez przerwy. Wąskie oczywiście miejsca, gdzie tylko taka półka skalna się jedzie. Trudna droga, trudna droga. Samo Paniakoto, no miejscowość bardzo uboga, tak samo no ludzie prości, ubodzy i w tym wszystkim ci musieli się znaleźć. I się znaleźli. I się znaleźli tak dalece, że i później zarzucono, że się za bardzo znaleźli. Dlatego, że zrozumieli tych ludzi, pomagali im też, jak nie wiem, tam wodę czy inne tam usiłowanie robić, budować pewne, rozbudować pewne miejsca. Bo w każdej tej miejscowościach były czasami jakieś małe kapliczki, jakieś problemy, no usiłowali pomóc tym ludziom. I tutaj dochodzimy do tego momentu, gdzie Sendero Luminoso, o którym tu wspomniane było, więc mówmy prosto, to była normalna partia komunistyczna. To zresztą, co dzisiaj mi powiedział, partia komunistyczna, a bojówkarze tejże partii, którzy, jak zresztą ostatni ambasador peruwiański powiedział, bo kiedyś myśmy mówili o 30 tysiącach zamordowanych, oni zamordowali około 70 tysięcy ludzi. A więc ludzi inteligentnych, ludzi, którzy coś znaczyli, a więc Europejczyków, Amerykanów, Peruwiańczyków, a więc o 70 to jest duże miasto. Zniszczyli ludzi po to, żeby tą rewolucję ludową uskutecznić. I stąd też zdarzały się już w tym rejonie Anka, szczególnie w tej dolinie Kazma, że zlikwidowano policjantów, zlikwidowano wojsko, burmistrzów. Właściwie zostali tylko oni, jako jedyny autorytet. I wydawało się, że jednak nie dotkną kościoła. Natomiast chyba jakoś albo byli pewni u siebie na tyle, albo nie byli pewni, że właśnie dotknęli kościół poprzez to zabójstwo. A więc 9 sierpnia 1991 roku dowiadujemy się, że zostali zabici, zamordowani. Tutaj oczywiście pomijam te szczegóły, formy, jak to się stało. Wiadomo, przyjechali, zabrali ich, osądzili. Był tak zwany sąd na rynku paniakowskim, w którym zarzucili im, że właśnie opium dla ludu głoszą, usypiają rewolucję ludową, no i tak dalej, tak dalej. W związku z tym przypuszczalnie sami misjonarze w tym czasie nie byli jeszcze świadomi tego, że tak się stanie. W tym samym momencie, aczkolwiek byli jakoś tam ostrzegani, ale nigdy z tego nie zrezygnowali i nie skarżyli się nigdy na to, że ze powodu niebezpieczeństwa, trudności chcieliby stamtąd wyjechać. Zresztą taka rozmowa była w pewnym momencie, czy faktycznie, jeżeli tam się zaczyna niebezpiecznie, czy nie warto, może by się na chwilę odsunąć, może zaczekać. Oni byli jednoznacznie stanowczy, nie, jesteśmy tu, przyjechaliśmy i będziemy. Zresztą były ostrzeżenia wcześniejsze, na które odpowiadali zawsze tak samo. Zostali zamordowani w bestialski sposób, odbył się pogrzeb, no i oczywiście nasza prowincja, rodziny tychże zamordowanych, no otrzymali ogromny stygmat cierpienia. Po 25 latach dzisiaj my na to patrzymy różnie. Mamy, no nazwijmy to, jesteśmy w pewnej glorii dzisiaj, cierpienia, ale glorii. Natomiast w ten czas nie było to proste. Powiadomić rodzinę o tym, uświadomić sobie to, teraz jak się zachować dalej. Otóż, proszę Państwa, w ten czas ojciec generał, był z ojcem generałem rozmowy, z ojcem świętym, i co dalej? Ojciec Święty mówi, no co dalej? No trzeba być, ale trzeba może być roztropniej, może na razie przerwać na jakiś czas, zostawić na chwilę, ale być trzeba, nie można tamtąd odejść. I w związku z tym to stwierdzenie Ojca Świętego dało nam pewność jeszcze raz, że nasza obecność tam nie była ani jakimś nieroztropnością, ani jakimś grymasem, ani cwaniactwem jakimś, ani tym, że jesteśmy wiadomo kim, po prostu była to wola Kościoła. A skoro była wola Kościoła, no to znaczy trzeba być. I zostaliśmy. Oczywiście później
tam przez 2-3 lata faktycznie nie było nas, byliśmy w Cimbotę, tam dojeżdżał kapłan, dojeżdżali nasi z Limy i tak dalej, bo ja tu pomijam, proszę Państwa, jeszcze dwa miejsca, Cimbotę i Limę, które też są w kontekście całości bardzo związane, jak naczynia połączone, no ale wszystkiego, jak powiedziałem, nie powiemy. W związku z tym, po tych 3-4 latach, normalnie z powrotem wróciliśmy tam i jesteśmy do dnia dzisiejszego. No i misja się rozwija. Jak wiemy, na krwi chrześcijan męczeńskiej, krwi chrześcijan Kościół wzrastał. I dzisiaj, jeżeli patrzymy na to zjawisko, to ten punkt, Panie Jakoto, szukany na mapie w ten czas, dzisiaj jest znany niemal w całym świecie. A więc to, coście tam robili sobie w cichości, rozgłoszono na dachach. Według Ewangelii. Nic nie ma tajemnego. Zresztą to nie chodziło o to, żeby to było tajemne. Dziś do Panie Jakoto przyjeżdżają ludzie z różnej części świata jako do pewnego sanktuarium. Do takiej miejscowości, gdzie tam trudno było dojechać czy dojść. A więc widzimy po 25 latach, co się dzieje, nie? Ojcowie nasi będą beatyfikowani, a więc Kościół uznał, co uznał? Uznał misję, uznał pracę, uznał ich męczeństwo, a więc z tego wynika, że wszystko, co było, co się działo, było dojrzałe, było dobre, było, tam nie było żadnego błędu. To jest ważne. Bo, proszę Państwa, po kilku dniach po męczeństwie Kościół peruwiański ogłosił, episkopat powiedział, że była to śmierć męczeńska. To było bardzo ważne. Zresztą tu ojciec prawnik jest, to ojciec wyciągnął z innej strony. Natomiast według mnie i naszego ówczesnego zdania to nas jak gdyby proponowało nam, żeby jak najszybciej rozpocząć ten proces beatyfikacyjny. Bo skoro episkopat powiedział, że to są, a więc nie jakaś tam śmierć, tylko męczennicy. Wielka sprawa. Następnie w tym procesie dochodzenia, o czym też powiedział rozmowa biskupa z Abimaelem, który powiedział jasno, z nienawiści do wiary to zrobiliśmy. A więc nie polityka, nie ekonomia, nienawiść do wiary. A więc przesłanka następna, poważna. I dzisiaj, kiedy patrzymy na to wszystko, no właśnie dotykamy tego, co powiedziałem wcześniej, dotykamy tajemnicy posłuszeństwa. Tajemnicy cierpienia i tajemnicy śmierci. Ogromnie trudna sprawa. Bo kiedyś pamiętam taką sytuację i to mi się nieraz to przypomina, że jak wysłano mnie do Radomska, jak podjąłem prezbitera do pracy, a później mnie z Radomska do Legnicy tu przesłano, to było dawno, to większość Państwa nie pamięta, ale tak było. Więc ojciec Korneli Czupryk, który był świadkiem, uczestnikiem, przełożonym i współpracownikiem ojca Kolbego, bardzo często o nim mówił i tak sobie w ten czas myślałem, jaki ty jesteś człowieku szczęśliwy, że ty miałeś do czynienia ze świętym. I tak się nam to dzisiaj przytrafiło, że wielu z nas jest jako świadkiem, uczestnikiem właśnie tego ich życia i ich całej sprawy. Ale jeszcze co chciałem powiedzieć, że ten ojciec Korneli kiedyś tak mówi do mnie, frater, bo on zawsze był więcej po łacinie, po polsku, różnie mu się zdarzało. Frater, pamiętaj, jak będziesz kiedyś przełożonym, to i tam, ale to już nie będę mówił, co mi proponował, tylko chodziło o to, że często wspominał, jak był w Niepokalanowie na wizytacji ojca Kolbego, to był chyba rok 1928, może, no nie pamiętam w tej chwili dokładnie tej daty, i tenże ojciec Kolbe mówi tak, ojcze prowincjale, my potrzebujemy kapłanów, to nie pokanowa. A ojciec Kolbe mówi, no sobie załóżcie seminarium. I tyle, skończyła się rozmowa. Za 3 dni przyjeżdża ojciec Alfons Kolbe z ojcem Maciejem do Krakowa, pukają do prowincjała, że chcieli założyć seminarium. I ten mówi, ja się złapałem za tą łysą głowę, jak sam mówił. Mówi, co ja zrobiłem? No oni na serio to potraktowali. Trzeba założyć seminarium. Jest powiedzmy lipiec czy tam, a we wrześniu trzeba rozpocząć pracę, nie? I w ten czas sobie uświadomiłem to, że zrobiłem coś, co sam nie zdaję sobie z tego sprawy.
Ale ponieważ ojciec Maksymilian był człowiekiem poważnym, zrobili seminarium i zaczęli od września niszę seminarium w Niepokalanowie. I jak wiemy, dalej rozwijało się dalej. I do czego zmierzam? Że posłuszeństwo to nie jest to, że przełożony, mądry przełożony i jakiś podwładny, mniej mądry czy mniej posłuszny, to jest wola Boża. Jeżeli działamy wszyscy właśnie w Duchu Bożym, jeżeli działamy oczywiście z pełnym intelektem, świadomością, co robimy, to musi być wola Boża. Jeżeli to się przyjmie, to wówczas my wszyscy uczestniczymy w tej tajemnicy. Że ja powiedziałem coś, co do końca nie byłem ani świadomy, ani nawet nie chciałem tego powiedzieć. Tak się mi później wydaje. No, to byłem narzędziem woli Bożej. I ten podwładny, który to przyjął, no przyjął jak przyjął, no raz lepiej przyjmuje, raz Bożej, ale przyjął i zaczyna to robić. I się po wielu latach okazuje, że to właśnie ten element ludzki, jaki zachodzi między jedną a drugą stroną, jest czasami trudny, ale przepływ energii była łączność Pana Boga. I to, co Pan Bóg chciał, zrobił przez tych ludzi, i jednego, i drugiego, i trzeciego, i czwartego, którym wydawało się, że to jest ich wola, albo się nie wydawało. I proszę Państwa, dlatego mówię o tej tajemnicy posłuszeństwa, że czasami trudno jest zrozumieć. No przełożony coś tam mi kazał, wysłał mnie gdzieś, po co ja tu mam być, co ja tu mam robić. I powoli, powoli później się to dopiero zaczyna klarować. Także proszę Państwa, tutaj to jest też taka może i nauka dla nas wszystkich, że posłuszeństwo to nie jest grymas jakiś, to nie jest, nawet gdyby ten przełożony nie był do końca świadomy, czy nawet gdyby miał jakąś tam inną trochę intencję, to Pan mu to wszystko wykorzysta, że dojdzie swoją wolą do tego miejsca i do tego czasu, gdzie chce. I dlatego tutaj myślę, że też, jak przemyślimy wszystkie procesy, jak to, co pamiętam na naszych kapitułach się mówiło, to, co się tam działo, to, czego byłem świadomy tam, rozmawiając z nimi kiedyś, o różnych trudnościach, problemach. Były rozmowy bardzo, powiedzmy, głębokie, intymne, o których no, nie mogę mówić. Jak to się wszystko weźmie pod uwagę, no nie da się tego inaczej wytłumaczyć. Wola Boża była taka i to cierpienie, jakie nam, no Pan Bóg dał oczywiście, ale też cierpienie, które nas, myślę, że nas i pogłębiło, i poszerzyło, i może też da nam więcej pokory też, bo to jest no, wielka sprawa, wielka sprawa. Może jest na tyle wielka, że my jeszcze dzisiaj, jako i prowincja, i poszczególni tutaj, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że otrzymaliśmy taki dar, i w takiej formie, może nieco bolesnej, ale w tej oprawie trochę bolesnej, ale taki dar, którego my jeszcze dzisiaj nie umiemy spożytkować. Ale jeżeli nie umiemy spożytkować, to nie znaczy, że my go nie spożytkujemy. Trzeba jeszcze może czasu, może dojrzewania jeszcze większego, może jeszcze pogłębienia, może więcej pokory. I dlatego, jeżeli dzisiaj mówimy o nich, no to w tym kontekście, że nie chwalenia się tym, nie robienia dzisiaj siły bohaterów, tylko po prostu chcemy utrwalić, poszerzyć i przekazać ową dobrą informację o tych braciach, którzy oddali życie za wielu. Proszę Państwa, zastanawiałem się oczywiście tutaj, co dzisiaj mam powiedzieć i nie wiem, czy to powiedział, to trzeba. No, ale jeszcze tu mam 30 stron. Więc w każdym razie będę musiał skończyć, więc dziękuję uprzejmie za uwagę. Gdyby były jakieś pytania, a Bóg pozwolił jeszcze czasu, proszę bardzo. Natomiast wszystkiego nie powiemy, sobie znaczyło, że możemy jeszcze takie spotkania w przyszłości zrobić. Bóg zapłać. Bóg zapłać. Ja przepraszam, że ja się tak, ale ogromnie no, ktoś musi pytać, Pan ratuje sytuację. Ja nie z powodu ratunku, tylko z powodu autentycznej ciekawości. Ojciec mówił, że rozmawiał z ojcem Zbigniewem i ojcem Michałem przed wysłaniem ich na misję. Czy mógłby ojciec opowiedzieć o tym spotkaniu? Bardzo mnie ciekawi. Jeżeli może. No to dosyć trudne pytanie, dlatego że ja z setkami zakonników rozmawiałem i dzisiaj po 25 latach trudno mi było otworzyć pewne
Oczywiście, że pewne rzeczy są zapisane, bo robiły się pewne protokoły takie, powiedzmy, no, które są tam w teczkach nadal. Natomiast mógłbym więcej powiedzieć o rozmowach później, już tam na miejscu, bo te rozmowy, no, to nie było tak, że rozmawiamy no, specjalnie, to się przy tych okazjach rozmawiało, przy okazji wizytacji, przy okazji, bo wiadomo, że to był proces, jeżeli ktoś składa podanie czy prośby, to się z nim rozmawia najpierw od początku, dobrze, no, odleżał sobie tam ileś ten dokument. Później, tak jak mówiłem, jest potrzeba taka i się pyta, no słuchaj, dobry człowieku, jest teraz możliwość, czy jesteś gotowy napisać podanie, bo czasami tak, bo napisał podanie, ale później się wycofał ktoś konkretnie, bo no, różne racje były. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o nich, no to może więcej bym powiedział o Michale, dlatego że to już było za mojej kadencji, bo tamci wyjechali za poprzedniego jeszcze prowincjała, więc ja mniej miałem do czynienia bezpośrednio. Natomiast no, z ojcem Zbigniewem no, rozmawiałem na różne tematy, tylko może więcej bym powiedział później, już w trakcie, bo on tam no, miał wiele wielkich planów i ojciec, znaczy wszyscy razem. No, natomiast ojciec Zbigniew no, był takim, powiedzmy, miał umysł taki dosyć ścisły, więc wiele tam chciał różnych zrobić, takich technicznych nawet rzeczy, usprawnić i tak dalej. Tośmy rozmawiali na tematy organizacyjno już pasterskie. Natomiast ten sam proces dojrzewania do decyzji, no to on był wiele wcześniej, bo jeżeli oni złożyli prośby i one leżały już w dokumentacji, ich dokumentacji, to oni o wiele wcześniej te sprawy mieli uporządkowane jako wewnętrznie. Natomiast no bałbym się w tej chwili coś wymyślać, bo to duża odpowiedzialność, żebym jakiś konkretnie powiedział, co mówił do mnie, bo to raczej takich rzeczy się nie pamięta, no oprócz jakichś tam niektórych szczególnych, wyjątkowych sytuacji, także na to pytanie raczej nie odpowiem, bo boję się, że żeby mi może pobłogosławili później. Ale ja bym sobie coś wspomniał, a będzie to panu dam wiadomość osobiście. Proszę panie. Wspomniałem tutaj wypowiedzi, że w pierwszych też w okresie misji franciszkańskich była ta świadomość pójścia na misję z świadomością oddania sobie życia. I to się później w trakcie już w latach troszeczkę zmieniało. Ale jak pamiętam, przeglądałem z tego czasu trochę bliżej materiały na temat ojców Zbigniewa i Michała. Oni już na początku swojej w ogóle formacji franciszkańskiej byli jakby nastawieni na pójście na misję, żeby właśnie zostać misjonarzami. I teraz pamiętam, że panie prezes z nich wypowiedzi była taka, aby powiedzieć, że łącznie z oddaniem życia. Czyli jakby być może właśnie to jest ten powód, czy klucz do świętości, że w tej codziennym, jakby w tej codziennej pracy misyjnej jest ta świadomość głęboka, że ta praca jest właśnie łącznie do oddania życia. No, to znaczy ja nie chciałem powiedzieć tego, że my dzisiaj nie mamy takiej świadomości, że my oczyścili się z tego, tylko że w moim wypowiedzeniu chciałem to powiedzieć, że być może większa była wrażliwość i świadomość tamtego czasu niż dzisiaj, ale to nie znaczy, że jej nie ma w ogóle, bo znając ilu misjonarzy dzisiaj ginie w świecie, to nie jesteśmy naiwni, że jadąc gdzieś tam, że jadę na chwałę. Być może, że będę, no, uda mi się wiele zrobić, ale może niewiele mi się uda zrobić z różnych racji, więc tutaj nie należałoby tego tak, jeżeli Państwo tak zrozumieli, to ja nie chciałem tak powiedzieć, że dzisiaj my nie mamy żadnej wrażliwości na to, jedzie się, powiedzmy, być bohaterem tam gdzieś, czy być dyplomatą, czy być rzecznikiem jakiejś prowincji, czy nawet kościoła, tylko jedzie się na konkretną pracę. A ponieważ Ewangelia nie wszystkim się w świecie podoba, w związku z tym mamy tyle dzisiaj męczenników w świecie. Zresztą to będzie jeszcze na ten temat mowa. Dzisiaj Kościół jest prześladowany, wydaje się, o wiele więcej niż w pierwszych trzech wiekach chrześcijaństwa od edyktu mediolańskiego. Przynajmniej mówimy o proporcjach. W związku z tym na pewno każdy misjonarz, czy każdy dzisiejszy kapłan, który chce wyjechać na misję, czy to jest zakonnik, czy diecezjalny, jest świadomy niebezpieczeństwa. Natomiast to co ja jestem, czego jestem przekonany, że nie jest ono tak głębokie, czy tak jesteśmy tak uwrażliwieni, jak to było w samym początku, kiedy wiadomo, jak przywozili męczenników, to wiadomo, co to znaczyło. No, wysłał Franciszek, przywieźli jako męczenników, to znaczy, jeżeli ja się decyduję na to, to prawdopodobnie też tak będzie.
Więc chyba tak by należało rozumieć, bo zakon jako instytucja, jako wspólnota Franciszka nie zmieniła diametralnie, tylko mówimy, że może na wskutek pewnych warunków życia, może załóżmy, tak jak dzisiaj mówimy, w czasie wojny ludzie ginęli, oddawali życie na różny sposób za ojczyznę, za rodzinę, za prawdę, za wiarę, itd. My dzisiaj też możemy oddać życie za to samo, ale nie oddajemy z różnych racji. Dlatego, że jesteśmy słabsi, mamy lepiej się nam powodzi, nie wiadomo, czy warto się poświęcić, a może lepiej zmyknąć, a może lepiej się usunąć. Więc o to chodzi, że dzisiaj na przykład młodzież idzie do sklepu, nie tylko młodzież, przepraszam, wszyscy my to robimy. Idziemy do sklepu i jak jest 50 gatunków chleba, to wybiera, a ten nie, tamten kwaśny, ten słodki, tamten ziarny. Kiedyś w stanie wojennym był jeden chleb i na kartkę i nie było dyskusji żadnej. Kto chwycił ten chleb, to przeżył, a kto nie chwycił, no to miał głód. W związku z tym to jest taka sytuacja, że czym mamy lepiej generalnie ekonomicznie, tym jest nam trudniej się poświęcać. I myślę, że też sprawa powołań to jest też pewnego rodzaju sprzężenie zwrotne. No ma młody człowiek się, ale tyle alternatyw wyboru, dobrego życia, no i się poświęcał po co komu, nie? Więc w tym duchu ja mówię, że mamy takie na tyle czasy jeszcze dobre i spokojne, że my nawet jadąc do krajów takich, czy nie myślimy zaraz o męczeństwie. No. Myślimy o tym, że no trzeba pracować, będziemy tam trudności mieć takie czynne, ale nie aż tak. Więc tak to chciałem powiedzieć, no, żeby nie rozumieć tego, że misjonarze pojechali na wypoczynek i na pewno nic się złego nie stanie. Proszę bardzo, mi czas kończy. Jeszcze chcę zapytać, bo ojciec pewno to brzemię odpowiedzialności też bardzo mocno czuł na sobie. Jak ojciec opowiadał, to ja sobie zaraz przypominałem prymasa Glempa w kontekście do księdza Popiełuszki, ale prymas Glemp robił sobie cały czas wyrzuty sumienia. Ojciec to od innej strony pokazał, dla mnie jest to odkrywcze, że człowiek, jesteśmy także jako przyłożeni tam w różnych miejscach, gdzie jesteśmy, włączeni w taki no, realizowanie woli Bożej. No owszem, no, często mi zadają pytanie, jak się czuję, nie? Dobrze się czuję, no, generalnie mówię. Natomiast jeśli chodzi o ten problem, no to ja Państwu właśnie powiedziałem, że miałem długi czas problem z tym, jak to poustawiać w życiu i kiedy, szczególnie te pierwsze momenty i te nasze rozmowy i świadomości, o których tu nie mówiłem, i ich wątpliwości natury, powiedzmy już taki bardziej, no może nawet sakramentalny, powiedzmy. Natomiast po rozmowie i po decyzji Ojca Świętego, że macie tam zostać, nie miałem żadnych wątpliwości, że zrobimy dobrze. A że ktoś musi uczestniczyć w tym procesie, no tak przypadło na mnie, no co ja zrobię. No ani sobie, ani o to nie prosiłem. Wybrali mnie prowincjałem, no trudno, no, decydowałem. Gdyby mi był wysłał na Antarktydę, żeby łowili ryby albo wieloryby, no to by zginęli tam, to by miał wątpliwość. Ale skoro tutaj generał prosił, prowincja zatwierdziła, biskup zatwierdził, a więc właściwie episkopat prowincji zatwierdził, no to co ty się masz o tym martwić? To jest sprawa Boża, to nie jest tylko twoja sprawa. Byłem jednym z ogniw tego łańcuszka, który w pewnym momencie je przerwał, ale to nie znaczy, że to ogniwo było słabe. Może za duża siła była, rozerwał łańcuch, nie? Ale ostatecznie dzisiaj, jak na to patrzę wszystko, no to myślę, że byłby pychą z mojej strony, gdybym chciał odpowiedzialność na siebie wziąć. To byłaby pycha. Odpowiedzialność w tym sensie, że ja za to odpowiadam, się z tego tłumaczę, mam wyrzuty sumienia, czy nie mam. Zrobiliśmy to, zresztą prowincja nie działa tylko sam, bo ma radę i pewne decyzje, gdyby podjął sam, są nieważne w ogóle, nieprawne. Jest kapituły, są prowincjalne, więc nie działa tylko, oczywiście działa też sam pewne decyzje, ale kolektywna, zakon działa kolektywnie, a więc jest pozwolenie Stolicy Apostolskiej, jest pozwolenie zakonu, jest to, no to wreszcie, no, ja w tym ogniwie zrobiłem to, co do mnie należy, w związku z tym raczej czuję się spokojny. No. Aczkolwiek nie mówię, że to było łatwe, czy jest łatwe, dlatego że chociażby ostatnio, no nie ostatnio, przepraszam, parę miesięcy, miałem propozycję wyjazdu na tą beatyfikację. I mówię ojcu prowincjałowi, że ja już tam byłem tyle razy,
jak tam znacie, prowincjał kogoś innego, który by pojechał raz w życiu, niech by zobaczył to. No tak, no ale ojciec tam jest potrzebny. No. I to jest tak. Na co potrzebny jestem, nie wiem, no ale muszę pojechać. No, muszę, nie muszę, pojadę. Bo... Ale mówię, że i też, no, być może, że jestem na coś potrzebny, nie wiem, no, pojadę. I spróbujemy tam no, reprezentować żyjących Franciszkanów dzisiaj. Natomiast no, to jest ten problem posłuszeństwa też, że no, może by mi nawet lepiej było nie jechać, no, tak bym powiedział, z wielu innych punktów. No. Także akurat w tym przypadku ten wyjazd, jak gdyby nie jest to entuzjastyczne dla mnie, ale pojadę, no. Bo jest wielka sprawa i no, męczennikiem raczej nie chcę być, bo biskup Cimbotę parę razy mówił, że chciał być męczennikiem i nie został. Mówi, że nie zostanie. No więc to jest łaska. No. To nie każdemu dane jest. No. Ojciec Józef był na misję i został męczennikiem. Ojciec był inni byli. Pytanie. Misjonarze wyszli z pewnych rodzin. Czy po śmierci braci Zbigniewa i Michała, czy ojciec spotkał się z jakąś taką nieprzyjemną opinią rodzin ich? Bo no, oni no, mieli rodzeństwo, dalszą rodzinę i to mogło być różnie odbierane. No właśnie, łatwe to nie było, natomiast oceniam ich postawę za dojrzałą. Ja pomijam jednostkowe jakieś sformułowania, jakieś to, bo to wiadomo, że trudno by było wymagać, że jadę do rodziców i oni się z tego cieszą i gratulują mnie czy nam, że zostali zabici. Było cierpienie, nawet wahania były, sensowność tego wszystkiego były, owszem. Natomiast no, matka ojca Michała, jak dowiedziałaś, to tylko zapytała, jak powiedzieli, został zastrzelony, a to Bogu dzięki, że nie cierpiał długo. To Bogu dzięki to świadczyło o tym, że go zamęczyli szybko, nie? Nie to, że go zamęczyli, tylko szybko, że nie cierpiał. Więc to świadczyło o tym, że ja pomijam, co tam się w sercu działo. Natomiast jeżeli chodzi o ojca Zbigniewa, no, była może większa trudność przyjęcia tego, akceptowania tego. No. Ale jedna i druga rodzina, uważam, zachowali się bardzo dobrze, bohatersko i tak, tak chyba jak powinno się zachować. Nie było, to było trudne, to było cierpienie wielkie, ale nie było tam czegoś takiego, co by było przeciwko woli Bożej, przeciwko Kościołowi, przeciwko zakonowi. No ból został, no co ty nie mówisz, no to nie ma co. Ja myślę, że zachowali się bardzo dobrze, dojrzale. No, natomiast, jak mówię, no, były różne takie epizody, które trzeba przyjąć jako dojrzewanie człowieka do przyjęcia prawdy. No, tak bym to powiedział. Ale generalnie przyjąć tą prawdę dobrze, dojrzale i Bogu dzięki, że tak się stało. Zresztą, jak Państwo oglądną film, bo będzie 4 listopada tego grudnia, które prapremiera, tuśmy byli właśnie w Warszawie z ojcem Zbigniewem parę dni temu. Jest wyświetlony 54 minuty, będzie 4 grudnia wyświetlony w Barbarę, a więc dla Barbar też będzie taki czas refleksji może. Więc 54 minuty, oddana jest pewna, no Państwo zobaczą, zresztą trudno w tej chwili uprzedzać. Po wiadomościach. Tak, bardzo dobry czas, ponieważ nawet się rozczulił sam dyrektor telewizji, więc przesunął z 22 ileś tam na 19, na 20 ileś tam, 15 chyba. Co by świadczyło o tym, że no, działanie może też było jakieś, bo jeżeli dało się przestawić, tak, to znaczy, że coś tam w sercu zadziałało takiego, że czyli nie wiem, działają już, działają. Nawet na telewizję TVP. Proszę bardzo, jeżeli jeszcze ktoś nie widać, nie słychać, dziękuję bardzo. Pan Jezus powiedział, mówcie, wykonaliśmy, co winniśmy byli wykonać. To jest pierwsza refleksja moja po tym wszystkim, co usłyszałem. Jeszcze kilka pozwolę sobie poczynić. Otóż ojciec profesor mówił o prowincji amerykańskiej Świętego Antoniego, która ze względu na różne tam prawda, przewidywane trudności nie wysłała misjonarzy. W moim sercu, w mojej głowie się to tak poukładało. Nie zostały rzucone ziarna, to i nic nie wyrosło. Inna prowincja odczuła działanie, usłyszała natchnienie poprzez przełożonych, jak to słyszeliśmy, ziarna zostały rzucone,
obumarły i jest owoc. Kolejna moja refleksja to jest przełożony. Ojciec Zdzisław był wtedy przełożonym, jak słyszeliśmy. Zatem jakże bardzo daleko jest brat wysłany te kilka dni drogi, prawda? Drogi fruwania. Jakże bardzo daleko jest ten brat, a w Polsce jest przełożony. Możemy powiedzieć, przełożony zostaje sobie tutaj. Ojciec prowincjał w Krakowie, ale jakże bardzo tam. To mogliśmy też, myślę, usłyszeć z tych wszystkich wypowiedzi tutaj. Wybrzmiało, jak bardzo jest przełożony tam. Jak ojciec Zdzisław był jako prowincjał tam ze swoimi braćmi, których wysłał. Ostatnia kwestia, która gdzieś w sercu mi utkwiła, to ta kwestia posłuszeństwa. Jakby wzmocniliśmy swoją świadomość, że uczestniczymy w wielkim planie Bożym. Ojciec profesor mówił tutaj, że był jednym z ogniw. Ja to nazywam, że jesteśmy takimi, że uczestniczymy w tym planie i te puzzle Boże składają się po jakimś czasie. Na początku jesteśmy w prosty sposób posłuszni, ale wierni Bogu w przyszłości będziemy oglądać ten cały proces składania się puzzli w jedno wielkie, przepiękne Boże dzieło. Ja to tak po swojemu interpretuję. Bóg zapłać serdecznie ojcu profesorowi. Brawo. Bóg zapłać. A teraz witam serdecznie ojca profesora z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Jana Pawła II, ojciec Wiesław Bar, nasz współbrat. Ogromnie się też cieszę z tego powodu, że jest ojciec z nami obecny przy nas, ponieważ cała kwestia procesu beatyfikacyjnego na poziomie diecezjalnym to jest ojciec Wiesław. I jestem przekonany, że wszystko, co powie, będzie bardzo ciekawe, ale jest też to dla nas obecność ojca Wiesława i ojca profesora jest bardzo okazją wielką do tego, żebyśmy poszerzyli swoją wiedzę. Błogosławiony, święty, cud, to wszystko zachęcam też do zadawania pytań. Jedyna okazja niepowtarzalna. Serdecznie witamy ojca profesora. Przyjechał. No. Z najdalszego punktu naszej ojczyzny do nas tutaj specjalnie.